Czy witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 Noc Kruka pod tytułem Bandyci. W poprzednim odcinku udało nam się dostać dostęp do całego tego obozu bandytów. Rozmawialiśmy sobie już troszkę tutaj z kilkoma ludźmi, w sumie troszkę potrenowaliśmy broń jednoręczną. Wygląda to teraz tak, że mamy wojownika 30%. Siły nie wbijaliśmy, bo siła 50 jest oczywiście na samym starcie. No i tak, rozmawialiśmy już tutaj z kilkoma ludźmi. Fisk nam dał zadanie, żeby przejść się po prostu po obozie i spisać listę towarów, których ludzie potrzebują. Czyli musimy sobie porozmawiać z Huno, ze Snafem, z Torusem, z Ketim i Fletcherem. Myślę, że od razu można się za to wziąć oczywiście, bo też mamy drugie niby zadanie, Złudzony Crimson. Musimy po prostu jakieś zajęcie znaleźć, ale jeszcze do końca nie wiem, jakie to będzie zajęcie, więc po prostu zróbmy tak, żeby porozmawiać sobie teraz z tamtymi ludźmi z Questa, a później sobie z tymi innymi jeszcze sobie porozmawiamy. Więc na początku Huno. Przychodzę z listem od Fiska, prosił, abyś się w niej podpisał. Świetnie, daj ją mi tutaj. Dobrze, Huno nam się podpisze. Proszę, to mi się przyda. Nie przeszkadzam. Do zobaczenia, ale możemy jeszcze przy okazji zobaczyć, co on tutaj ma na sprzedaż. Buława i łańcuch, długi miecz, lekki topór bojowy. Fajnie w sumie wiedzieć, będzie można kupić sobie jakiś lepszy miecz. Jeżeli będzie oczywiście no taka opcja, jeżeli zdążymy. Jakieś ma tam pierścienie, znaczy w sumie jeden. Dobra. Witaj Kowalu. Witaj, jestem Huno. Może i bym pogadał, ale zajęty jestem. Jestem Vince, nie będę przeszkadzał. Masz rację, bo naprawiam i wytwarzam przedmioty potrzebne do obozu. Dobra, czyli nie będziemy mu tam przeszkadzać. Mamy Huno. Jest to pierwsza osoba z 5 osób. Jeszcze został nam Snaf, Torus, Sketty i Fletcher. Torus. Czy Torus będzie tutaj wyżej? Zaraz sobie to sprawdzimy. Dużo by mnie to kosztowało. Tak, jest tutaj. Nawet nie myśl o pójściu dalej. Nawet nie myślałem. Świetnie, że się zgadzamy. Gdybyś jednak czegoś potrzebował, to zgłoś się do mnie. Dobrze. Jestem Torus, zapamiętaj to imię. Jasne, ja jestem Vince. Pogadałbym z tobą o wydarzeniu z żołnierzami, ale mam masę spraw na głowie. Nie przeszkadzam. Jest coś, co mogę zrobić? Pewnie dla nowego zawsze znajdzie się robota. Weźmiesz udział w pewnym szczególnym transporcie. Piraci mają dla nas dostawę niewolników, których potrzebuje Kruk. Naszym zadaniem jest natomiast mu ich dostarczyć. Gdzie odbędzie się wymiana? W centralnej części tej krainy są ruiny. Niedaleko nich jest pewien wąwóz. Zresztą Carlos cię tam zaprowadzi. Ilu z nas tam pójdzie? Ty, Carlos, Senian i Sancho. Przyda się tym dwóm ostatnim trochę ruchu. Carlos będzie dowodzić, więc się go słuchaj. Jasne. Potrzebujesz czegoś? Mam listę od Fiska. Jest tu lista towarów dla piratów. Mikstury lecznicze się przydadzą, daj mi tę listę. Dobra, czyli tam Torus się wpisze i co potrzebuje. Dobra. Dzięki Torus. Przy okazji wzięliśmy sobie od niego zadanie transport, które myślę, że może być ciekawe, ale zrobimy sobie oczywiście te najpierw. Następną osobę możemy wziąć. Fletcher wiem, gdzie jest, bo przed w sumie obozem. Snaf z Ketty. Snaf zapewne będzie w karczmie. Jak będziemy w sumie przy okazji w karczmie, to można by było się jednak przespać, bo się naprawdę zrobiło bardzo ciemno. Więc tak zrobimy. Tom. Już słyszałem o tym, daj mi tę listę. Dobry z ciebie oberżysta. Rozejrzymy się jeszcze przy okazji tutaj. Dlatego nim jestem. Dobra, szybko poszło. Głodny? Ty jesteś pewnie Snaf. Tak, jest chłopcze. Jestem Snaf, a ty? Vince. Miło mi, Vince. A więc Fletcher pozwolił ci tu wejść. Tak, wykonałem do niego parę zadań. I zabiłeś parę błotnych węży. Skąd to wiesz? Taka moja rola. Ty też jesteś z kolonii. Tak, jestem ze starego obozu. Kto by pomyślał, że nazwa nadal pasuje? Były jeszcze dwa obozy. Nowy obóz i sekta. Albo bractwo, obóz na bagnie. Akurat to miejsce miało parę nazw. Jeśli chodzi o ścisłości, to gdzieś w górach był obóz bandytów. Bandytów? Wiem, teraz to brzmi idiotycznie. No i był jeszcze teren orków, ale ja tam nigdy nie chodziłem. Orkowie, słyszałem o nich. Toczyliście z nimi jakieś bitwy, potyczki?
Całkiem wścibski z ciebie gość. Kilka tygodni temu poznałem takiego jak ty. Przyniósł dla mnie parę chrząszczy i grzybów, a następnie spytał o pewnego strażnika i tyle go widziałem. Nawet nie pamiętam jego twarzy. Opowiedz mi o tych orkach. Tak, tak. O ile pamięć mnie nie myli, jeszcze przed barierą wojsko toczyły z nimi bitwy. Niezbyt wielkie, ale były. Jednak po powstaniu bariery sytuacja mocno się uspokoiła. Starcia z orkami były znikome. Chociaż paru udało się nam złapać i zmusić do pracy w kopalni. Mówiłeś coś o robakach i grzybach. Mój własny przepis. Potrawka z chrząszcza a la snaf z ryżem i grzybami. Chrząszcze do jedzenia? Nie byłbyś taki wybredny, jakbyś pobył w kolonii. Opowiedz mi o kolonii? A o czym dokładnie? Opowiedz mi coś o ludziach z kolonii. Cóż, kolonia rządziła się swoimi prawami, często wilczymi. Czasami znajdowaliśmy jakieś trucha obok rzeki, obozu czy w lesie. Zapewne to ktoś ich mordował. Tak właśnie było. Kiedyś słyszałem historię, że jeden kopacz zabił drugiego w zamian za niezardzewiały kilof. Za kilof? Powody morderstw były różne. Na przykład jakiś cień chciał zabić pewnego maga. Maga? Rano znaleźliśmy niedoszłego mordercę. Co mu zrobił ten mag? No cóż, cień był dosłownie wszędzie, w samym zewnętrznym pierścieniu. Dlaczego chciał go zabić? Nikt tego nie wie. Może zgłupiał? Albo ktoś mu zapłacił? Nie rozmyślaj nad tym teraz, to już przeszłość. Większość ludzi była niebezpieczna z tego, co słyszę. Jak dla mnie słowo groźni nawet tego nie opiszą. Byłeś silniejszy, to miałeś lepiej. Byłeś słabszy, miałeś marne szanse. Czasami trzeba było kombinować, jeśli wiesz, co mam na myśli. Wiem dobrze, w Korinie było czasami podobnie. Czasy kolonii jednak się skończyły. Powiedz mi coś o obozach. O którym konkretnie? A ten cały obóz na bagnie? Powstał jakieś 5 lat temu. Jeden z kopaczy miał jakąś wizję o jakimś nowym bóstwie. Przekonało kilkanaście osób i odeszli z obozu. Osiedlili się na bagnach. Byłem w ich obozie kilka razy i mieli wielki kamienny plac i domki na drzewach. Większość ich architektury opierała się na drewnie. Każdy z nich palił bagienne ziele i to całkiem sporo. Przez cały ten okres ich istnienia rządził nimi Iberion. Był on tym kopaczem, któremu przyśniło się to bóstwo, śniący. Więc to była sekta. Jak dla mnie tak, bo w ostatnim miesiącu przyszły wieści, że czcili demona. Ale po co ja ci to mówię? Te obozy to przeszłość. Fortuna może ci opowie coś o sekcie. On był w ich obozie. Nie omieszkam się go o to zapytać. Ale jeszcze o tej sekcie. Byli tam guru, nowicjusze oraz straż świątynna. Strażnikami rządził Angar, a to znaczy Kor Angar. Kor? Mieli dziwne tytuły. Spytaj się o to Fortuna. Opowiesz mi o tym nowym obozie? Teraz to już nie nowy obóz. Powstał bardzo szybko, choć nie wiem dokładnie po jakim czasie. W kolonii nie byłem od samego początku. Była tam banda ludzi, którzy uznali, że uciekną z kolonii. W jaki sposób? Ich magowie mieli zdetonować kopiec rudy czy coś. Magów chronił były generał króla, Li. On dowodził grupą najemników, która ich chroniła. Były jeszcze szkodniki. Paru z nich miało ochronę od magów, bo byli kurierami, ale zdecydowana większość robiła, co im się podoba. Na przykład co? Kradła, mordowała, napadała na wszystko. Stary i nowy obóz nigdy się nie lubiły, ale do większego starcia nigdy nie doszło. Czemu? Gomez co prawda miał dużo ludzi, ale Li miał talent taktyczny. Sytuacja była patowa. Ale wszystko ma swój koniec. Co się stało? Kilka tygodni temu runęła nasza kopalnia. Kilku kopaczy przybiegło ze strasznymi wieściami. Woda wdarła się do kopalni i pękły podpory. Katastrofa. Mało powiedziane, no i wtedy Gomez właśnie kazał zaatakować kopalnię nowego obozu. Wtedy kolonia stała się jeszcze bardziej niebezpieczna, ale to stare czasy. O starym obozie? Jasne, mój stary dom. Został tak nazwany, bo był pierwszym obozem w dolinie. Wokół zamku powstało wiele drewnianych chatek oraz palisada. To był zewnętrzny pierścień. Był to najpotężniejszy obóz w kolonii. Handlowaliśmy z królem, medowaliśmy mu worki z rudą. On nam żywność, broń, wodę. Po prostu wszystko, czego chcieliśmy. Mieliśmy tam arenę, targowisko. A co było w zamku? Nie byłem tam. To znaczy raz udało mi się zwiedzać plac zamkowy. I co się tam znajdowało? Była kuźnia, kaplica magów, sale strażników i rzecz jasna siedziba magnatów. Obozem rządził Gomez, a jego prawą ręką był Kruk. Gomez miał wszystko, co chciał. Kobiety, alkohol, najlepsze jedzenie, własną świtę i straż. W obozie byli kopacze, cienie, strażnicy, magowie ognia oraz magnaci. To była cała hierarchia obozu. Co jeszcze ciekawego mi opowiesz? Parę lat temu zawaliła się wieża w obozie. Ponoć jacyś rabusie ukradli worek rudy i porwali kobietę Gomeza. Wpadli w pułapkę wchodząc do wieży, ale mimo to zabarykadowali drzwi. Wtedy jeden z magów rzucił jakiś czar i wieża runęła. Ciekawa historia. A wiesz jaki był huk? Paru kopaczy przypłaciło za to życiem. A co z rabusiami?
Nie odnaleziono ich, ale ilość plotek i domysłów na nich temat była ogromna. Ale mało kto z tych, co tutaj są, pamięta to zdarzenie. Jakie ciekawe właśnie historie mogliśmy się dowiedzieć od Snuffa, naprawdę fajnie. Też był wspomniany bezimienny, jeżeli tam na samym tam początku to troszkę tam ogarnęliśmy, nie? Lu. Witaj młodzieńcze, nazywam się Lu, może chcesz się napić? A co oferujesz? Mam najlepsze trunki w tym obozie. Jak skosztujesz, to zobaczysz. Świetnie, co możesz mi sprzedać? Alkohol, rzecz jasna. Powiedz, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Naprawdę? To jest ten słynny Lu, który wytworzył, który jest twórcą młota Lu. Oraz oczywiście podwójnego młota Lu. Kurde. Ciekawie, ciekawie. Snuffa mamy. Jeszcze Sketty i Fletcher. Tutaj był Tom. Może na górze ktoś będzie? Bo potrzebujemy Sketty'ego. Wiadomo. Fletcher jest tam przed obozem. Okej, no tutaj nie ma nikogo niestety chyba, ale możemy się przespać, bo też tutaj o to między innymi poszedłem tutaj, przyszedłem. W ogóle te napisy, nie wiem czy zauważyliście, ale napis jakby był troszkę na lewo przesunięty niż powinien być tak na środku, co nie? Taki mały błąd się tam musiał wkraść. Przy okazji, jak już tu jesteśmy, to myślę, że mogą nam się przydać te przedmioty. Szczególnie te eliksiry, które wziąłem. Nawet są duże. Znaczy takie średnie, ale przydadzą się. No dobra, gdzie ja Sketty'ego znajdę? No nic, przejdźmy się jeszcze tutaj po tym obozie i rozejrzyjmy się. Bardziej może. Bo na przykład, no nie szedłem tutaj w prawo zaraz. W sumie. I tu jest Esteban, tak? Juan. Tego jest więcej. Wiesz, ale też jest Esteban. Dobra, w ogóle ciekawie, więc zagadajmy sobie z nimi. Ty jesteś Esteban? Tak, to ja. A ty to kto? Vince. I czego ode mnie chcesz? Dostać się do kopalni. A kto by nie chciał? Więc co muszę zrobić, żeby dostać się wyżej? Najlepiej nie spadnij na sam dół. Nie żartuj sobie. Proszę, aż tak ci zależy? Dobra, dam ci szansę. Wpuszczam tylko utalentowanych kopaczy. Nie wyglądasz mi na takiego. Mam dla ciebie coś innego. Słucham? W jakiejś jaskini na bagnie jest ponoć ukryta tablica. Zlecenie z góry. Uda ci się, to wejdziesz. Nie uda, lepiej nie przychodź. Jasne, gdzie jest ta jaskinia? Przecież mówię, że gdzieś na bagnie. A dokładniej? Idź do Arvo. A co on ma do tego? On cię tam zaprowadzi, a teraz zejdź mi z oczu. Wow, dostaliśmy zadanie kolejne. Fajnie, będziemy mogli znaleźć, to znaczy będziemy musieli znaleźć jakąś tablicę. Ciekawie, ciekawie. Jeszcze Juan jest. Kim jesteś? Nie twój interes wiedzieć, nie mam czasu na pogawędki. Co tam? Nie przypominam sobie, żebyśmy byli kolegami. Do swojego dobra odwal się. Wydaje mi się, że nie można chyba aż tak mocno pociągnąć rozmowy, żeby po prostu oni się tak zdenerwowali, żeby nas zaczęli bić, więc myślę, że spoko. No gdzie ten Sketty będzie? Ciężko powiedzieć. Jest jakaś tam szansa. Tak, wiadomo, że Sketty był tam przy wejściu do kopalni. Jest jakaś tam szansa, że no może on być przeniesiony, a jeżeli nie, no to najpierw będzie trzeba sobie uzyskać dostęp do wyższej części, powiedzmy. I dopiero wtedy sobie to zadanie wykonamy. I wydaje mi się, że tak może być, bo jeżeli no Sketty tam zawsze bywał, no może jest jakaś szansa, że go gdzieś przenieśli, chociaż no niekoniecznie, bo duża większość jest po prostu w tym samym miejscu, gdzie była zawsze. Więc no nic, zobaczymy. Porozmawiajmy sobie z Fletcherem. Skoczymy do Arvo. Może skoczymy sobie do tej jaskini. Mam tu listę od Fiska. O, świetnie. Bełty, strzały, trochę wytrychów. Narzędzia i gwoździe. Dobra, zapisz to. Chwila. Załatwiony. To ja nie przeszkadzam. Do zobaczenia. No dobrze, więc zrobimy to tak. Jednak że dostęp do kopalni w pierwszej kolejności będziemy musieli załatwić sobie. No i zobaczymy, czy tam będzie Sketty, nie? Jeżeli nie, no to gdzieś indziej pewnie będzie, ale no raczej jednak być powinien tam. Trzymam się od tego z daleka. Więc musimy teraz tak, odnaleźć Arvo.
Aby dostać się do ostatniej części obozu, muszę znaleźć dla Stebana jakąś tabliczkę. Oczywiście ten idiota posłał mnie do Arwo, bo on tylko wie, gdzie jest ta jaskinia. Zapowiada się świetna robota. Przed wyruszeniem powinienem zajrzeć do Huno i kupić kilof. Kto wie, może mi się przyda. Jak? Bardzo dobrze, że spojrzałem sobie w dziennik i trzymam się od tego z daleka. Było tam napisane o tym kilofie, bo w sumie ja bym nie pomyślał. Potrzebuję kilofa, masz jakieś na stanie? Co za dziwne pytanie, pewnie, że mam. 50 sztuk złota jest twój. 50 sztuk złota? No chyba oszalo. No co byśmy mogli tutaj sprzedać, nie? Te rzepy na przykład, przepraszam, rydesty polne na przykład, one są drogie, więc przydajmy tam z 4. I no teraz jesteśmy w stanie go kupić, bierz to złoto. A oto i nowiutki kilof, niech ci służy. 50 sztuk złota, no 50 sztuk złota, ale oczywiście przyda się. Gdzie był Arwo? Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że był przed obozem. Tak, raczej był przed obozem, więc sobie skoczymy po prostu tutaj. I pójdziemy do tej jaskini. Oczywiście, żeby odnaleźć sobie tą tabliczkę. Tabliczka. Który to był? Czy to był nie przypadkiem tutaj jeden z tych gości, ten po lewej? Arwo, dokładnie tak. I on był ten, który tak nie bardzo chciał się tam do roboty brać. Jak Fletcher mówił o tym. Czego u licha chcesz? Pójdziemy pozwiedzać bagna, ruszaj się. Grozisz mi? Wiesz, kim ja jestem? Tak? To wrócę do Estebana i powiem mu, kim ty jesteś. Hej, nie rób nic, czegoś pochotnie. Znam Estebana, powiedział, że przyśle mi kogoś do pomocy. No to chodź. Jasne, za mną. No to idziemy. Czasami, no, mówiłem też już to, że jak za szybko czytam, to... To... Troszkę mi się tam te słowa potrafią pomylić. Nie wiem, ty mi powiedz. A dlaczego za szybko czytam? Zazwyczaj dlatego, że no te dialogi jak są na przykład dłuższe, chociaż jak widać, że są jednak krótsze, to powinienem sobie troszkę wolniej to czytać, ale jak są te dłuższe dialogi, te kwestie dialogowe, to po prostu czasami nie nadążam do końca ich przeczytać i mi znika to. Więc no staram się, żeby po prostu to wszystko po prostu przeczytać, nie? Dobra, czyli no widocznie kierujemy się tutaj. Mówiłem ostatnio, że jak nie będziemy tutaj w ogóle iść tak questowo czy coś, to jednak sami sobie pójdziemy, ale widocznie właśnie wychodzi na to, że będziemy mogli tutaj sobie z Arwo pójść. No i to tutaj gdzieś ta będzie jaskinia. Fajnie, bo naprawdę jest dużo ziół. One naprawdę no troszkę kosztują. Minus jedyny chyba jest taki, że on jak będzie walczył z potworami, to niestety nie dostajemy ekspa żadnego. To jest w sumie chyba taki jedyny minus. Przeklętych stworzeń. No bo nie za bardzo mi się uda, pewnie ma go na hita. Chociaż właśnie on jak kryta tyle na puści, ten to naprawdę za chwilkę potwór jest martwy, więc ciężko zrobić tak, żeby zdobywać ekspa z tych potworów. Po prostu już niech sobie to czyści. I fajnie, że jednak... A może? Tyle kryt, na ten proszę, temat. Kryta. Ej, 100 HP! Co znaczy 100 EXP dostałem i mi HP zabrał. Dobra, wypij mi może miksturę. Chyba przez to, że zginął tak blisko mnie i oszczał mnie. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Tak, widziałem tutaj właśnie... Tyle na ten temat. Te przedmioty. Mikstura many, widzę też skórzany mieszek, więc fajnie. Na pewno nam się to przyda, bo no pieniądze są tutaj bardzo potrzebne. Czy w ogóle jakiś miecz kupić, czy coś, to naprawdę jest to dość drogie. Polny pełzacz, możemy sobie głowę wziąć. Gobliny jakieś martwe leżą. Przeklętych stworzeń. Może się nawalały z tym pełzaczem. Tam był kufer. Dobra, może tutaj. Spróbujmy, chociaż... Kurde, może być ciężko. Spróbujmy chociaż jednego upolować. O, udało się akurat czarnego, tego najmocniejszego. 80 expa. Cholerne bestie. Uspokój się, przecież już nie żyją. Widzę przecież, zresztą nieważne, stanę na warcie przed wejściem. Po co? Nikt nas nie napadnie. A jak przyjdą nagle jakieś inne potwory? Ochłoń trochę. Nie, będę tu stał, a ty kop. Jasne, cała brudna robota dla mnie.
No nic, niech stanie już na tej warcie. My to zrobimy. Tylko, że my musimy znaleźć tutaj jakąś tabliczkę. Dobra, najpierw sobie te gobliny ogólnie przeszukajmy. Są tam jakieś zwoje po prawej stronie. Oskard. O, fajnie, jest szansa, że jest to lepszy. Lepsza broń. No jest lepsza, tylko że nam 30 siły brakuje. Dobra, co to za zwoje? Też ognia. O cholera. I ognista strzała. No widzimy tutaj żyłę złota. Albo nie do końca. Dziwna skała. Odłup trochę. Znalazłeś nienaruszoną kamienną tablicę w taki sposób. No dobra. Czytać jej nie możemy, nawet jeśli to i tak pewnie byśmy nie poznali, co tam jest napisane, bo zapewne te pismo by było takie nie w naszym języku. Chociaż niekoniecznie w sumie, to jest jednak modyfikacja inna. I tak spamiętuję po prostu wiele rzeczy z Jarkendaru, z Gothica 2 zwykłego, no z Kruka i tak mi się spamiętuje, że to tak i tak dalej. Dobra. Widzę, że coś masz. Co to? Tabliczka. Nie złóż się tak. Pomogę ci przecież. Wrócę do obozu, a ty zanieś to jest tobą. Jasne. Chwila, zaczekaj. Logan cię szukał. A co on ode mnie chciał? Skąd mam wiedzieć? Przypomniał mi się właśnie teraz iść do niego. Ta, jasne. No dobra. Czyli jeszcze do Logana sobie będziemy musieli skoczyć. Jak już tu w ogóle jesteśmy... O! Elegancko. Możemy sobie wykopać coś tam. Może coś ciekawego znajdziemy. I mówię, jak już tu jesteśmy, to sobie troszkę zryknijmy ten teren i... Sądzę, że coś znalazłem. Może coś tam no wpadnie. Smocza krew i złoty pierścień. O cholera. To może być drogie. Nie znam się na otwieraniu zamków. Kurde, szkoda, że nie mamy na starcie otwierania zamków. Bo jednak teraz bym miał opcję otworzyć sobie tą skrzynię. Ale no... Jeszcze chyba nie widziałem, żeby ktokolwiek mnie chciał uczyć tego. Może w tej wyższej części... obozu bandytów będzie ktoś tam... chciał... mnie tego uczyć, bo na pewno myślę, że jest gdzieś taka osoba, która będzie mnie uczyła tego. Wyżej czy iść? Niby można by było sprawdzić sobie, ale widziałem tam tego polnego pełzacza jednego, więc nie wiem, czy ja sobie tak solo z nim poradzę. No postarajmy się. Może coś tam... tam... coś tam się dzieje, chyba. Tak, coś tam biega. Nie wiem, czy to nie pełzacze. To silniejsze. Ale z tym chyba powinniśmy sobie poradzić, bo on za bardzo nie może podejść do mnie przez to, że go tak atakuje. I bardzo fajnie. Dobra, no kryty jednak trochę siadają. Ale ostatnio, jak walczyliśmy z błotnymi wężami, to jakieś takie miałem wrażenie, dobra, raczej pójście tam będzie trochę niedobrym pomysłem, więc... na tym skończymy. Wątpię, żebym sobie poradził z pełzaczem wojownikiem na tym poziomie. Więc wrócimy tu na pewno. I ciągle mnie to zastanawia, czy ta mapa jest jednak skrócona, czy nie. Ciężko powiedzieć. Będzie trzeba to po prostu sprawdzić i tyle. Chociaż modyfikacja nie jest zbyt długa. To też właśnie dlatego mówię, no ciężko powiedzieć. Tu coś jeszcze znajdziemy, czy nie? Głównie jakieś rośliny pewnie tutaj będziemy mieli. Wiecie, no ostatnio tych bagiennych ziół trochę sobie nazbieraliśmy i fajnie się okazało, bo miałem akurat do questa odpowiednią ilość. A one też chyba coś tam w sumie kosztują, nie? Kilka sztuk złota, a jak sobie trochę tego nazbieramy, to na pewno, wiecie, fajnie będzie to sprzedać i no zarobimy troszkę. Nie chciałbym w sumie tak głębiej tam wchodzić w te bagno, bo te węże błotne są po prostu bardzo twarde. Już doświadczyliśmy w sumie tego, jak walczyliśmy już tam z Loganem. Na te błotne węże. Więc no, nie było łatwo. Mamy nadal 10 punktów nauki, które nie wiem w sumie na co za bardzo wykorzystać. Więc jak na razie niech one leżą. Może w sumie jednak tą siłę pójść, chociaż... jeżeli jest 50 siły teraz na start, to nie wiem, jak to wygląda z progami. Czy od razu będzie wołała tam ode mnie 10 punktów nauki za 5 punktów
siły. No pogadajmy z Loganem. Coś ciekawego? Na razie nic, pilnuję obozu. Szukałeś mnie? Ja? Skąd? Ktoś mi powiedział, że tak. A, ten ktoś to kto? W sumie nikt ważny. To po co się go słuchasz? Nie da się zwieść. Zapamiętam. Dziwne w sumie. Po cholerę mi mówił o tym, że Logan mnie szukał. Tutaj w tej jaskini byliśmy, ale chciałbym się upewnić, czy coś tutaj się nie pojawiło. Nie, raczej tam nic się nie pojawiło. Zrobiło się deszczowo. I muszę sobie pogadać z tym gościem. Dlaczego on mnie okłamał? Ale wiecie, to jest tak, że nie można za bardzo też wszystkim ufać, przede wszystkim tutaj, bo to jednak są bandziory. Szczególnie on jest, nie Miguel, nie? Nie Miguel, bo akurat tylko na niego spojrzałem. Szczególnie on, Arvo, jest taki, że no, niby nam tutaj pomógł, ale no w sumie kazał mu Esteban, co nie? Żebyśmy poszli razem. A tak to pewnie by mi nie pomógł. No i jest taki trochę pyskaty, można powiedzieć w sumie, nie? Nikt nie chce wiedzieć. Więc zastanawia mnie to. Raczej powinna być opcja powiedzenia mu tego, że dlaczego on mnie okłamuje. Nikt nie chce wiedzieć. Przecież Logan mnie nie szukał. Hej! No i jest, Logan nic ode mnie nie chciał. Tak? Może się pomyliłem. W każdym razie idzie oddać tą tabliczkę Stevenowi. Aha. Tylko tyle? No dobrze. Więc idźmy z tą tabliczką do Estebana. I jeżeli nas nie oszuka, no to będziemy mieli dostęp do kopalni, do tej wyższej części też, więc powinno być git. No i tam jest szansa na to, że Sketiego znajdziemy. Raczej w sumie nie powinien mnie oszukać, chociaż no różnie to bywa, co nie? Może jednak być, że dobra, dzięki, tabliczkę mi przyniosłeś, ale jednak zmieniłem zdanie i nie dostaniesz dostępu do kopalni. No, jesteś już, nie sądziłem, że tutaj przyjdziesz. O co ci chodzi? Masz tabliczkę? Trzymaj. Jak poszło? Musiałem kopać w poszukiwaniu tej tabliczki, podczas gdy Arvo nic nie zrobił. Czyżby? Arvo mówi co innego. Co znowu? Ponoć to ty nic nie robiłeś, a Arvo musiał kopać. Bzdury. Zejdź mi z oczu, jesteś bezużytecznym śmieciem. I dlaczego ja tak od razu pomyślałem, że coś może pójść nie tak? Nie wiem, ale zobaczcie. Zgadzało się. On bardziej uwierzył Arvo. Może dlatego, że po prostu jest tutaj dłużej członkiem tego obozu na bagnie. To znaczy, przepraszam, obozu bandytów. W sumie na bagnie. I no mówię, może dlatego, nie? I straszna lipa wyszła. Z tym. I musimy sobie z nim chyba porozmawiać, bo Esteban widzę, że nie chce za bardzo nam tam nas słuchać w ogóle, wpuścić i tak dalej. Więc chyba trzeba jednak pogadać sobie z Arvo, że skłamał i coś w tym podziałać, bo widzę, że jest to osoba, która nam troszkę zaczyna coraz bardziej przeszkadzać. Jest ciekawie dzięki temu oczywiście, ale miałem naprawdę duże w sumie... Co on wie o służbie? Miałem wrażenie, że no jednak uda się w końcu w sumie do tej kopalni wejść. O, kogo my tu mamy? Jak tam rozmowa z pewnego dnia lub nocy, gdy nikogo nie będzie obok, dopadnę cię. Nie strasz. Nie boję się takich gnojków jak ty. Twoje pojawienie się w obozie było błędem. Jeszcze zobaczymy. Zobaczysz. Znajdę cię. Nawet nie będziesz wiedział kiedy. No nic. Czyli zadanie niby tak naprawdę chyba jest jako zaliczone. Więc na tym myślę, że sobie możemy to kończyć. Nie można na tym polegać. Będziemy chyba brali się za to, żeby ten transport załatwić. Może, jeżeli pomożemy Torusowi z tym transportem, on wtedy się zgodzi, żebyśmy mogli wejść tam, przez to, że mu pomożemy. Jest jakaś tam szansa. Więc będziemy musieli po prostu iść do Ramona, który w sumie był tutaj jednak obok niego, ale mówię, no to sobie tam zrobimy już w kolejnym odcinku, także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki bardzo za obejrzenie. Cześć, do kolejnego.